I cześć, witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku naszych zmagań z Little Nightmare, dodatek DLC. Tutaj ostatnio sobie zakończyłem, tak, mamy kolejny rozdział, już troszeczkę zacząłem w poprzednim odcinku troszkę rozdziału tego drugiego, nie wiem jak on się nazywa, w każdym razie zupełnie inne klimaty i tutaj mamy gnomy, które nam tutaj pomagają, że w poprzednim odcinku troszkę nam tutaj pomogły. Pokazują mi... Aha, dobra, już wiem, co mi pokazują, więc może chodźmy najpierw... A jeszcze chciałbym się tylko rozejrzeć, czy tu nie ma jakichś butelek, czy coś. A niekoniecznie. Aha, czekajcie, bo zapomniałem, że tu myszka. Chciałbym... Gdzie one poszły? Jezu, wiecie co? Myślałem, że będą skakać. No tak, węgielki. Mówię, nie. Mogę puścić? A, mogę. Aha, dobra. O, winda poszła w ruch. Patrzcie. No to dawać mi to ja skaczę. Idziecie do góry? Co? O, jakieś takie zmęczone są. No ale nie idzie do góry. A nie, zostaw. Dziwne, nie? A tu? Mogę tu wejść na górę? Nie. A tu drabinka jest, poczekajcie. Ale ona była... Albo mi się wydawało, albo... Albo ta drabinka była... Tak w połowie, o właśnie tutaj. Może spadło? Nie wiem. Dobra, nieważne. Zobaczymy. Tutaj są jeszcze drabinki wyżej. Chciałbym zobaczyć w ogóle, do czego to nas doprowadzi. Bardzo wysoko, aha. Pytanie, czy taka potrzeba jest? Co to było? Jezu! O, pajacyk! Wstawaj! O, pajacyk mnie tu zaraz dopadnie, słuchajcie. Tu nie mogę, a nie mogę. Szczęście pajacyk ślepy jest. Tu nic już więcej nie ma. Aha, i było tak, że można było chodzić po tych, nie? Pamiętacie? Po tych... A jak one się nazywają? Takie materiały tutaj, nie? I on wtedy nas nie słyszał, nie słyszał, nie? Tu mamy jakąś dźwignię. A, i korbkę widzę. Mogę to naduś. Naprawdę, serio. Przycisk jest, widzicie? Może nie będzie mnie... Może nie będzie mnie słyszał. O, tu trzeba. No hopka. Aha, spieprzyłem to. Boże, spadłem gdzieś. To tak ma być? Fu, co to było? A, to szczury. No ale to co, zjadły te dziecko, czy jaki czwart?
Drabinka jest. Wagonik. Przydałoby się ten wagonik tutaj na dół jakoś. Jest i gnom. To nie ma, to nie są półki, więc tutaj nie zejdę. Podejrzewam, że chodzi o ten wagonik tutaj, tak? Że trzeba by było go tutaj przywlec, żeby można było tego gnoma tutaj zrzucić na dół. A mogę tu w ogóle na tą drabinę? Czy to jest za wysoko? No niekoniecznie. No to powiem wam, że... A tu można pchnąć to? Nie. Opowiem wam, że... Że nie wiem. Że teraz nie wiem, co tu robić. Aha, dobra. No chodź, chodź. Hopkaj, hopkaj do góry. Pięknie. Jesteś taki fajny. To chodź teraz. Pomogę ci. Znaczy, ty mi pomóż. Zrobimy tak, że wskoczysz mi na drabinkę. Dobra? Taka będzie umowa. Słuchajcie, nie zawsze to działa. Albo na przykład nie wiem, pod jakim kątem mam to zrobić. Ty idziesz też ze mną? Nie. Zobaczymy, co tu mamy. Tu jest jakieś przejście. Co to było? A, jakaś kukiełka. A tu? No i tutaj nic więcej nie zrobię, czyli tutaj muszę iść. Przycisk. A to te oko, słuchajcie, to takie te... Ciekawe, czy tu nie pokażę tej Six naszej. Można tu sobie coś oglądać. Wiecie, ten takie te kamery, no nie? Które... No ale tutaj chyba nic. I to by było na tyle? No tak. Chyba, że tu skoczę, czekajcie. Opuścimy to na tory po prostu. To idzie do góry. A, dobra, bo to już nie ma wagonika tu. Jezu, myślałem, że wagonik mi tu ucieka. Wiecie, o co chodzi? A mogę tu jeszcze coś wejść? Coś na tę skrzynię? Niekoniecznie. Ale hej, hej, jak tu teraz zejść niebezpiecznie na dół, kurde. Może chodzi o to, żeby się złapać tych? Czekajcie. O tych takich tutaj. Najpierw to zrzucę na dół. Znaczy na dół. Nie, myślałem, że się złapię tego. Chyba, że się da, tylko że... ja coś źle robię. A nie, poszło to teraz... O, no to strasznie mi to ułatwiło sprawę. Okej. Okay. Dobra, jak tak, to niech będzie.
Okej, do góry. Do góry. Czekajcie. Dziwne to było, ale dobra. Cześć. Słuchaj, w którą mańkę moglibyśmy to popchać? Spróbuję pod górkę. No bo tutaj zamknięte. Ewidentnie widać, że... Może jak się tak rozpędzimy, co? Słuchajcie. Koniecznie chcę tamtą stronę pchać. Co za ludek. Pomaga mi? Ja pierdziele, słuchajcie, co tu zrobić? Co tu zrobić? Chyba, że... A poczekajcie, a jak ja na przykład wejdę sobie teraz tu... O, przygniotłem go. No właśnie, tu. Czyli bo jak gnoma chyba przygniotłem. No ale ej. Okej, do góry. No, tutaj nic. Tutaj też nic. O, jest gnom. Muzyczka, nie? No i co? Nie mogę się rozbujać, słuchajcie. Ej, bujaj się! Dlaczego nie mogę się rozbujać? Czekajcie, no nie mogę, ni cholerę. Chyba, że chodziło o to, żeby... Jeszcze raz. Żeby teraz tutaj zrobić taki większy skok. Jest. Ciężko mi się steruje, wiecie, tą myszką, klawiaturą. O, tak mocniej, tu. No weź, że się rozbujaj. No nie. Nie, to nie, nie, to nie działa chyba, słuchajcie. A tu znowu nic nie za... Ale nie złapię go, nie? On mi tu powiedział, gdzie uciekał. No nie, nie da rady. Nie mam pojęcia, słuchajcie. Mam zagwozdkę. Gnomek nie chce ze mną iść. Dlaczego tego nie... Dlaczego nie można się rozbujać, nie? Szkoda. Bo było lepiej.
Nie, tutaj ewidentnie trzeba gnomka. Dobra. Przestań uciekać. Chodź tu. Wiecie, o co chodzi? Po co to? Po co mi to uciekać? Ciężko było go tutaj, że tak powiem, zczaić, no nie? Dobra, teraz go wezmę tu. Naprawdę nie ten. A tu też było coś, żeby można było go rzucić? A tu. Popchamy to. Czekajcie, chłopaki, bo... Czemu z tamtej strony? Bo ja cię zgniotę. Dobra, nieważne. Kurde, serio? Nie widzę. Widzę butelkę, znaczy w sumie sekret, nie? Więc może by się udało. Jakieś przejście? Nie, tu można. No to sekret tylko, słuchajcie. No dobra, nie będzie, nie? Czyli to jedyne, co mamy zrobić, to... To po co my to tutaj przytargaliśmy? Jezus Maria. Zginę zaraz tu. A nie, bo to idzie, dobra, bo to idzie. Naprawdę... No rozbujać się nie da, ale zobaczcie, co się dzieje, no. Dobra. A gdzie on jest? A, bo on się wystraszył. No to może nie trzeba go, może ja tylko wystarczy. Pytanie... Że co, bo potrzebuję ich tutaj trzech, czy ile? Gdzie on jest? Tu. Chodź. Nie przesadzaj. Chodź, chodź. Pytanie, do czego oni mi są potrzebni? Ile tu ich jest? Chodź też. Tu? Mam to... Nie. Tutaj? Do czego oni mi mieliby tutaj być potrzebni? Aha, do pchania tego wózka chyba, że tutaj musimy go popchać. Wiecie, w czterech to może się uda. A czemu tamten nie idzie ze mną? Chodź tu, chodź. Się jakoś tak... Nie, nie, chodziło mi bardziej o... O Boże, jakie to jest... ciulowe. Wszyscy pchają? Dupa tam wszyscy.
Gdzie jest tam ten trzeci? Czemu on nie idzie? Powiem się znowu coś zatnie i taka do dupy robota. Chodźcie tutaj wszyscy. Cała trójka musi mi pomóc. Pchacie? No. Cała trójeczka. Pięknie. Teraz to chyba za daleko, nie? Byłem chyba na te półki, tak? Czy jak? Niekoniecznie. Ale to wygląda tu. No. Bo są łapki, nie? I co? Zostawiam ich tutaj. Chyba tak. Chyba, że je otworzę tutaj za chwilkę. Tak, może tu się uda otworzyć jakoś. Ale tu... O, tutaj. Dobra, czekajcie. Idziecie? Idziecie. A chodźcie jeszcze ten. Popchamy to dalej. Puścimy to. No. To są jakieś drzwi. Tu można wejść. Aha, jestem tutaj znowu. A w jakim celu, przepraszam, ja tutaj się znowu dostałem? Czekajcie. Nie, muszę tutaj coś zrobić, tylko co? A czekaj. A gdzie jest ten trzeci gnom? Ewidentnie muszę to otworzyć, tak jakby oni musieli zeskoczyć mi na dół, ale jak to zrobić? Czyli tutaj dają dalej czadu. I tutaj, a tu jest, czekajcie, tu jeszcze mnie nie było. Dobra, to dawaj gnoma jednego i tu byśmy otworzyli to. A czemu nie chcesz? Patrzcie, oni nie chcą. Kurde, oni nie chcą, ale jaja. A tu? Tu byliśmy? A tu mnie jeszcze nie było. A ty? O, tego wezmę, wyciągnę. Ale nie uciekaj.
Wychodzi na to, że po prostu ja muszę troszkę więcej tych gnomów tutaj zebrać, żeby oni szybciej pakowali chyba ten węgiel. Bo... O nie, nie uciekaj, nie, nie trzeba, nie musisz, ja chcę... Muniek. Dobra, nieważne. Kto mi teraz tamtą wajchę przesunie? Ten tu jeden zwiał, nie? O, dawaj go. Chodź tu. A tu jeszcze jakieś przejście? No szkurde, wejdź na tą drabinę. Dziękuję. Tu też trzeba by było rzucić gnoma. Co tutaj mamy? Tu jest jakieś przejście, tu jest jakaś dźwignia. Okej. To mogę z powrotem? A czemu to wybiło? No i? Jeszcze policja, słuchajcie, sorry, jeżeli słyszycie jakieś tam... Aha, złapał mnie. Nie, bo wiecie co, tak myślałem, że jak tutaj są te kamyczki, to może przez te kamyczki to tak jakoś mi to pójdzie, a tu widzę, mi nie poszło. Czyli to tak ma być, tak? Bo on nie widzi, prawda? Nawet jak będziemy mu tu świecić, więc... Boże, jakie skupienie, co? My go w każdym razie omijamy, bo my go nie jesteśmy w stanie tu chyba pokonać. O Jezu, czekajcie, kamyczki. Dlatego, że no, zrobiła to dziewczynka, nie? W podstawce. Tyle wiemy. Pytanie, co ja, jaki jest cel? Co ja mam tu zrobić? Tak, gdzieś dotarłem. Tu są schodki. A, tu jest. A do czego to? A, tu można wejść wyżej, dobra. Woo!
Dobra. Uff. Dobra, teraz tak, słuchajcie, tutaj są jakieś klamki w tych szafkach. Czy można tymi puszkami tutaj je to wziąć i otworzyć? No niekoniecznie. Aha, czy sobie zrobiłem? Czyli nie trzeba w klamkę, tylko o. Można tak o. A to? Dobra, a to? Krzesełko. To ja poproszę, bo ono mi się przyda tutaj. O, tu. Aha. Wszystko ładnie, pięknie, ale... Aha, czekajcie na tą lampkę, no, no, no. Się trochę bujne. A, bezpieczniki, dobra. Chyba wiem. To był mój pies, jak coś. Specjalnie tak zrobili. Fajnie, fajnie, spoko. Takie przejście sobie zrobimy. No i mamy bezpiecznik, nie? Aha, okej, Frodo. Raz się złapie, raz nie. Dobra. A na przykład, czy mógłbym tym bezpiecznikiem walnąć tu? A to dziwne było, nie? Bo nie było kamyczków, a... Dobrze, że bezpiecznik się pali, no nie? Specjalnie tak zrobione. Jezu, emocji? Fajnie to zrobione. No są emocje, podoba mi się to. Nie ma sensu biec. To było głupie z mojej strony, ja wiem, ale się spieszę i właśnie wychodzi jak wychodzi. Po co to się spieszyć, prawda? Przecież on tam lezie. Co ja chciałem tutaj, że tak powiem, udowodnić sobie.
Kurde. No i teraz. Nie? Aha, tu idzie do mnie. A, można też tędy, widzę. Nie, nie ma sensu biec, nie? Bo to chyba... Bym tutaj zrobił chyba najgorszy błąd. Idę na razie, wiecie... Puciu, puciu. Zaraz będziemy kończyć, tylko fajnie by było ten bezpiecznik jednak tam dostarczyć. Nie pamiętam, co to było. Aha, ten. Dobra, mamy to. Dobra. I dam ten świeży. To jest swego rodzaju winda, czy jak? Tak. No to jak będzie zapis, słuchajcie, to ja bardzo wam podziękuję. I są mi gnomy. Był zapis? Kurde, nawet nie spojrzałem. Ale chyba tak. Więc bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że będziecie ze mną dalej. Tak, w następnym odcinku przejdziemy sobie kolejne przygody, dzięki, no i do następnego. Trzymajcie się, cześć.